Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, jeżeli myśleliście sobie, że już wiecie o cyberpunku wszystko, to trzymajcie się mocno, bo ja też tak myślałem, aż nie zacząłem nagrywać dzisiejszego odcinka. Dzisiaj po raz kolejny pokażę wam te przepyszne, te ukryte oraz te najbardziej niespodziewane ciekawostki, jakie w cyberpunku 2077 możemy znaleźć. I myślę, że nie ma co więcej dodawać. Zaczynajmy. A zaczniemy sobie od naprawdę świetnego sekretu, jaki skrywa ten gość. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Całkiem jednak możliwe, że spora część z was kompletnie nie ma pojęcia, kim jest ten człowiek, bo występuje on tylko w prologu Korpo Szczura. Zatem pozwolę sobie wyjaśnić nie tylko kim on jest, ale też co się w tym prologu tak w skrócie wydarza, bo inaczej ciężko będzie wam zrozumieć ten sekret. Prolog, kiedy wybraliśmy ścieżkę Korpo Szczura, to nie przelewki. Zaczyna nam się od razu z grubej rury. Jako V pracujemy w kontrwywiadzie Arasaki i mamy przeciek w centrali. I za zadanie mamy tym przeciekiem się zająć. No właściwie to Jenkins ma za zadanie się tym przeciekiem zająć. Jenkins to nasz szef, a z kolei jego szefem jest Abernathy. Jenkins ma już dość Abernathy i każe nam ją sprzątnąć. My niestety nie mamy wyjścia i musimy to zrobić. A w tym zadaniu ma nam pomóc nasz przyjaciel, Jackie Wells. O tym wszystkim dowiaduje się jednak Abernathy. Zostajemy zwolnieni z Arasaki i tylko dzięki Jackiemu to wszystko przeżywamy, bo agenci Arasaki chcieli nas jeszcze dodatkowo zabić. No i pewnie wiele osób się zastanawiało, skąd to wszystko Abernathy wiedziała? Kto jej powiedział? Jak ci agenci się dowiedzieli? Albo też się nie zastanawiało, bo mogliście wybrać inną ścieżkę, także może się nie zastanawialiście, ale może się zastanawiacie teraz, jak wam to wszystko powiedziałem. I generalnie oficjalną informację o tym, co się tam wydarzyło w tym prologu, możemy znaleźć w samej grze, o czym pewnie sporo osób nie wiedziało, nawet tych, co wybrali ścieżkę Korposa. Widzicie, za to wszystko, jak potoczyło się nasze życie i praktycznie całego oddziału, który został zlikwidowany, odpowiedzialny jest właśnie ten gość, czyli Carter Smith, nasz podwładny, którego w prologu możemy opierdzielić za spóźnione raporty. Mam te raporty, o które prosiłeś. One miały być na wczoraj, nie na dzisiaj. Wiem, ale mam je teraz. Prześlij je do mnie. Później o tym porozmawiamy. Carter Smith niestety nie zniósł tego opierdzielania przez nas dobrze i postanowił podpieprzyć nas Susan Abernathy i przekazać jej informację o tym, że planujemy ją zabić. A ta zdecydowała się zlikwidować cały oddział, łącznie ze szczurem, który nas wydał, czyli Carterem Smithem. O czym dowiedzieć się możemy w tym oto miejscu. Bo kiedy do tego miejsca przybędziemy i oczywiście wybraliśmy drogę Korpo Szczura, znajdziemy tam samochód Maymay E126, nawet nie wiedziałem, że edycja E126 istnieje w grze, myślałem, że tylko istnieje P126. A koło tego samochodu, który należał właśnie do Cartera, znajdziemy torbę, w której to znaleźć możemy zapis rozmowy, właśnie Cartera Smitha i Susan Abernathy. Nie przestraszy mnie pani żadnymi postępowaniami dyscyplinarnymi. A wiesz, co oznacza zwolnienie w twoim przypadku? Przy twojej wiedzy? Przy twoim dostępie do informacji Arasaki? Próbuje mi pani grozić? Nigdy nie pozbawi mnie pani poczucia godności i szacunku. Szacunku? Ty zwykły paproch jesteś. Śmieć! Jest pani taka sama jak Jenkins. Ty robaku służalczy, kłócisz się ze mną i mi jeszcze pani piszesz? Tak. Nie zniżę się do pani poziomu i do tych wulgaryzmów. To o to chodzi? Myślisz, że jesteś lepszy? I to po tym, jak mi ludzi Jenkinsa sam wystawiałeś? Oświecę cię. Ty tchórz jesteś zwykły. Nic więcej. I jak tchórz, zginiesz. A tu się pani myli. Jesteś mój. Będziesz jeszcze skamlał o litość. Nie mogę się doczekać. Nie doczeka się pani. Zobaczymy. Odbiorę pani tę przyjemność. Sam ze sobą skończę. I nic nie może pani z tym zrobić. What? Nie p***ol, tylko skacz. No i możecie się zastanawiać, o co tu w ogóle chodzi? Czemu to auto jest na samym środku autostrady? Czemu nie ma pasażera? I o co w ogóle chodzi z tym skacz? No i już wam opowiadam, co tu się wydarzyło. Generalnie Carter nie wytrzymał tej całej presji. Zatrzymał się na autostradzie, ściągnął ciuchy, wszedł na samochód, no i skoczył do wody.
No co potwierdzenie dostaniemy, jeżeli zrobimy dokładnie to samo. Znajdziemy wtedy tam ciało wraz z zapisem rozmowy z jego matką. Mamo, nie dam rady przyjechać w weekend. Znowu w pracy? No tak, niestety. To chyba powinieneś się cieszyć, a nie narzekać. Inni mogą ci tylko zazdrościć. Dzięki za wsparcie. Nie rozczulaj się nad sobą. Naprawdę. Twoja siostra ciągle zarywa noce w tej restauracji. I to za marne grosze. Na głowie ma jeszcze małego. A ty jeszcze narzekasz? Na pracę w Arasace? Nawet nie wiesz, co muszę robić. Wy dorośle i dobrze ci płacą. No i jak widzicie, za całe nasze niepowodzenia w drodze korpo szczura odpowiedzialny był właśnie Carter, który ewidentnie nie miał zielonego pojęcia, co robi. I zdecydowanie nie nadawał się do tej pracy. No taki dobry chłopak się wydawał. Zawsze dzień dobry w oddziale Arasaki mówił. Ale to generalnie nie koniec ciekawostek z misji. Zawsze masz p***ane, czyli z tej misji w prologu. Ponieważ pewnie zastanawialiście się, co się stało z samą Susanna Bernati. Albo pewnie tak samo jak wcześniej, zupełnie się nie zastanawialiście, ale pewnie chcielibyście pozyskać tą odpowiedź, skoro już o tym wspomniałem. Bo widzicie, o losach Susanna Bernati w Cyberpunku również możemy się dowiedzieć. I co tak naprawdę się z nią stało? Jeżeli grając jako korpo szczur wybierzemy zakończenie Arasaki, czyli to zakończenie, gdzie teamujemy się wraz z Hanako, na pewnym etapie tego zakończenia będziemy musieli udać się do posiadłości Hanako, która to przetrzymywana jest przez swojego brata Yorinobu, a my za zadanie będziemy mieli ją z tej posiadłości właśnie uwolnić. Kiedy przybędziemy do jej posiadłości, ochroniarz Arasaki nie będzie chciał nas wpuścić do środka, a my za zadanie będziemy mieli go jakoś przekonać, by nas wpuścił. Jedna z opcji, którą będziemy mieli tam do wyboru, będzie tylko i wyłącznie dostępna, jeżeli gramy korposem. I jest to opcja, w której próbujemy temu ochroniarzowi wmówić, że jesteśmy właśnie od Abernathy. Jestem z IOC. Abernathy uruchomiła czwarty protokół. Sprawdzamy sytuację we wszystkich placówkach w mieście. Abernathy. Ta sama, która dwa dni temu popełniła samobójstwo. Co? Nie ruszacie się stąd. I tak oto krąg tego całego szaleństwa nam się zamyka. Coś jednak ostatecznie czuje, że to samobójstwo nie było wcale samobójstwem, a po prostu przestała być już potrzebna, albo zaczęła posiadać zbyt dużo informacji i ktoś z wyższego szczebla postanowił ją po prostu wyeliminować. Tylko prawdziwy Sherlock Holmes mógł się dokopać do tych informacji. A mówię wam o Sherlocku nie bez powodu, ponieważ do niego nawiązanie możemy znaleźć właśnie w Cyberpunku 2077, a konkretnie w tym oto miejscu, zaraz przy sklepie Buck & Slice, a konkretnie to na tyłach tego całego sklepu. Ciężko generalnie jest się tam dostać, ale jeżeli nam się uda, znajdziemy tam dwa ciała, a przy jednym ciele, konkretnie to tym, znajdziemy zapis rozmowy John Doyle'a i Artura Bakera. Imię John Doyle to połączenie imienia doktora Johna Watsona, asystenta Sherlocka Holmesa, z nazwiskiem Artura Conana Doyle'a, czyli twórcy postaci samego Sherlocka Holmesa. A imię Arthur Baker to połączenie imienia twórcy Sherlocka Holmesa, czyli Sir Artura Conana Doyle'a, z ulicą Baker Street, a ulica Baker Street to adres, pod którym Sherlock Holmes w Londynie mieszkał. W zapisie rozmowy znajdziemy informację o tym, jak John Doyle wykorzystał swoje dedukcyjne umiejętności, aby odkryć szczegóły związane z działaniami dziewczyny ze Sixth Street i Valentino's oraz jak za pomocą podstępu zdobył od niej informacje, mimo obaw Artura Bakera, o skutki takich działań. Czyli tak samo jak w Sherlocku Holmesie, mamy tutaj wątek detektywistyczny. Nie będę wam tutaj czytał pełnego zapisu rozmowy, ale jeżeli chcecie sobie przeczytać, no to macie go aktualnie wyświetlanego na ekranie. Przejdźmy sobie teraz na sam początek gry. A nawet nie do końca na sam początek gry, bo do kreatora postaci. Bo nawet tam, w Cyberpunku, znaleźć możemy świetnego easter egga. Na samym końcu, jak już tworzymy postać, dostajemy takie oto podsumowanie. Mamy tam napisany pseudonim naszej postaci, poziom trudności, który wybraliśmy, przeszłość postaci, podsumowanie, w jakie atrybuty zainwestowaliśmy oraz odcisk palca naszej postaci. Jeżeli klikniemy w odcisk palca, nasz ekran zacznie się glitchować, a imię V zamieni się na Johnny Silverhand. Bo straciliśmy wszystko. Musieliśmy zapłacić. Jest takie płótno z dwiema twarzami upadłych aniołów, którzy zaznali miłości i przegrali. Przez wieki żyliśmy naszą pasją, ale w końcu musieliśmy za to zapłacić. Ale prawdziwe piękno, wiem o tym, nigdy nie przemija.
Jest to generalnie tekst piosenki Samurai Never Fade Away. To zabawne, że jeszcze przed rozpoczęciem gry mamy tak świetnego easter egga i w sumie całkiem spory spoiler z fabuły, ale Redzi to tak lubię sobie zaspoilerować. Jeszcze przed wyjściem Cyberpunka wiedzieliśmy, co się stanie z Jackiem, no i jeszcze przed wyjściem Phantom Liberty znaliśmy już połowę fabuły, także jakoś wcale mnie to nie dziwi. Dziwi mnie natomiast, że nawet w tak niepozornych rzeczach w tej grze, jak pozy w trybie fotograficznym, możemy znaleźć mnóstwo easter eggów. I praktycznie co druga poza w Cyberpunku to nawiązanie do czegoś. Poza Czekając na Godota to nawiązanie do sztuki autorstwa Samuela Becketta Czekając na Godota. Sztuka ta opowiada o dwóch postaciach, o Wladimirze oraz o Estragonie, którzy czekają na postać o imieniu Godot. Mimo tego, że Godot się nigdy nie pojawia, oni i tak ciągle czekają. Poza Jak jedna z francuskich dziewczyn to nawiązanie do Titanica, a konkretnie do sceny, w której to Rose prosi Jacka, aby ten namalował ją jak jedną z jego francuskich dziewczyn i właśnie układa się w taką pozę. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Wearing this. All right. Wearing only this. Poza Ukaże cię w imieniu Księżyca to nawiązanie do anime Czarodziejka z Księżyca, po angielsku Sailor Moon, i do postaci Usagi Tsukino, która to właśnie wypowiada takie słowa i robi przy tym taką pozę. Poza You Are Breathtaking to oczywiście nawiązanie do sytuacji, która miała miejsce na E3. The feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Poza Joker na schodach to nawiązanie do Jokera. Na schodach, dosłownie. I do takiej samej jego pozy. Poza przedostatnia litera alfabetu to po prostu Y, które jest przedostatnią literką alfabetu. Ma to sens? Poza Run the Jewels to nawiązanie do hip-hopowego duetu o takiej samej nazwie, który to często właśnie używał takiej pozy jak V. Poza Wryj dać mogę dać to nawiązanie do filmu Dzień Świra. Patrz pan, co za głupota, żeby w 7 osób manifestację robić. To jest właśnie demokracja, żeby każdy se nawet w pojedynkę mógł pójść. Z takimi durnymi hasłami. Z najdurniejszymi właśnie, to jest tolerancja. A pierdolisz pan tolerancję. No sam pan pierdolisz. No tylko nie pierdolisz, bo wridać mogę dać. Poza Pierwszy wśród rockerboyów to oczywiście nawiązanie do Freddiego Mercury i jego ikonicznej pozy. Poza Atak hawajskiego króla nie ma nic wspólnego z Hawajami, za to dużo z Dragon Ballem. Poza Bohater Night City to taka klasyczna poza, która zawsze w filmach i komiksach jest używana przez superbohaterów. Jak gdzieś z wysokości wylądują, to zawsze tak upadają. Woo! Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. Poza Rozproszona dziewczyna to nawiązanie do tego mema. Jest jeszcze poza Floor is Lava, czyli podłoga to lawa po polsku, co jest nawiązaniem do tego typowego dziecięcego challenge'u, gdzie nie mogło się dotknąć podłogi. Poza She is the One to nawiązanie do Matrixa. A poza Niczym Alt w 2020, z początku kojarzyła mi się z tym, że Alt była kochanką Silverhanda, no i wiecie, jest na kolanach, no i wiadomo. Ale potem zorientowałem się, że ta postać z pierwszego trailera Cyberpunka to właśnie Alt. I ma dokładnie taką samą pozę na tej grafice, jak V w Cyberpunku. Nie bez powodu też powiedziałem wam o tej pozie jako ostatniej i o tym, że możemy ją znaleźć właśnie w trailerze, ponieważ tak, wiem, że napiszecie teraz w komentarzu, że zorientowałem się o tym po 11 latach, ale w trailerze, w tym pierwszym Cyberpunka, możemy znaleźć ukrytą wiadomość od twórców, która pojawia się przez jedną klatkę na końcu trailera, a która to mówi. Czy podoba ci się nasze najnowsze dzieło? Mamy nadzieję, że tak. Możesz pamiętać, że czasami wysyłamy wam tajne wiadomości jak ta. To świetny sposób, aby mówić bezpośrednio do was, zamiast zakopywać się w korporacyjnym żargonie, więc zaczynajmy. Po pierwsze, zauważyłeś wszystkie szczegóły w naszym teaserze, tak? To jest teaser. W przyszłości zrobimy właściwy trailer. Jeśli znasz świat cyberpunk, możesz dostrzec pewne elementy, takie jak implanty, korporacyjne emblematy, które powinny wyglądać znajomo i więcej. Miłego polowania.
Pewnie jesteś ciekawy daty premiery. Obecnie jest zaplanowana na 2015. Ale prawdę mówiąc, data wydania to bardziej kiedy będzie gotowe. Wypuścimy Cyberpunk, gdy będziemy pewni, że jest to nic innego jak czysta, wyrafinowana, nieskazitelna świetność. Chcemy, aby był to najbardziej niesamowity, futurystyczny RPG w historii. Okej, może to brzmi nieco butnie, ale to jest nasz rzeczywisty cel. Ty oceniasz, czy dostarczymy to, co obiecujemy. A może zastanawiasz się, dlaczego ogłosiliśmy naszą grę tak wcześnie przed premierą? Powodem jest to, że wciąż budujemy nasz zespół deweloperski. Więc jeśli jesteś utalentowanym kolesiem lub koleżanką gotowym do pracy w naprawdę wyjątkowej firmie, wyślij nam swoje zgłoszenie od razu. Chcesz wiedzieć, jakiego rodzaju grą będzie Cyberpunk 2077? Krótkie opisanie to, że będzie to ciężki w fabułę, nieliniowy, otwarty świat RPG oparty na znanym systemie i świecie papierowego RPG Cyberpunk. Tworzenie gier z otwartym światem to coś, co właśnie opanowujemy i wierzymy, że właściwe połączenie nieliniowej rozgrywki z doskonałym opowiadaniem historii przyniesie zupełnie nową jakość. Wkrótce powiemy o tym więcej. I to nie wszystko, co nowego. Jesteśmy blisko ujawnienia naszego innego projektu, który jest dużo bliżej ukończenia i tak, to również będzie w pełni otwarta gra z intensywną fabułą. Możesz pewnie zgadnąć, o jakiej grze mówimy. Więc bądźcie czujni, bo mamy dużo do pokazania i powiedzenia wkrótce. Czekamy na Was na naszym nowo utworzonym forum o nazwie Afterlife. Jaka inna nazwa mogłaby być lepsza? To w ogóle świetny pomysł, by tak się komunikować z kupcami Twojego produktu. Bez ściemy i wprost. I tak wiem, że 11 lat mi zajęło zorientowanie się o tym. Niemniej jest to świetna ciekawostka i świetny sposób, tak jak zresztą napisali, na komunikowanie się z fanami. Jestem wręcz w szoku, ale nie systemowym, bo system szok. Teraz będzie nawiązanie do tej gry. Ja p***le, co ja gadam na tych odcinkach czasem. No więc, nawiązanie do gry System Shock, która wydana została w 1994 roku, znajdziemy w drzewku umiejętności cyberpunka, a konkretnie w drzewku inteligencji. Umiejętność sublimacja to odniesienie do Shodan, czyli do sztucznej inteligencji, która to zarządza stacją kosmiczną Citadel, na której rozgrywa się właśnie akcja pierwszej gry System Shock. Cowboy Bebop to japoński serial anime tworzony przez studio Sunrise i jest to jedno z najbardziej uznanych anime na świecie, które zdobyło naprawdę ogromną popularność zarówno w Japonii, jak i generalnie na całym świecie. A ogólnie to się czyta Cowboy Bebop, a nie Bebop. No ale tak już przeczytałem, a nie chce mi się teraz audio naprawiać. Więc jak coś, to czyta się Cowboy Bebop. Ale będę czytał Cowboy Bebop. Pozdro. I nawiązanie właśnie do tego anime możemy znaleźć w Cyberpunku. No a gdzie indziej w sumie, jak odcinek jest o ciekawostkach z Cyberpunka. No nieważne, w każdym razie w Cyberpunku, w tym oto miejscu, znajduje się laptop w Wraithsów, na którym to znaleźć możemy dwie wiadomości. Jednej tytuł brzmi Przeczytaj to uważnie, która akurat nas nie interesuje i nie będziemy jej czytać, a druga wiadomość to wiadomość o tytule Na dziś, w której to napisane mamy. Dziś w nocy przerzucicie dwie grupy i jedna z tych grup, a konkretnie to grupa Marty, to właśnie nawiązanie do anime Cowboy Bebop. O Jezusie, teraz imiona i nazwiska muszę przeczytać. Pierwsze imię, czyli Faye Spiegel, to połączone imię Faye Valentin i Spike Spiegel. Spike Valentin to też połączone imiona dokładnie tych dwóch samych postaci, co mówiłem wam przed chwilą, tylko tym razem odwrotnie. Jet White to nawiązanie do Jetta Blacka, w tym przypadku po prostu nazwisko zostało podmienione z Black na White. Jezusie, te nazwiska. Vicious Volaju. To nawiązanie do Vincenta Volaju, antagonisty z filmu Cowboy Bebop The Movie. Tak samo Elektra Oliviera to postać z filmu Cowboy Bebop The Movie, który to został wydany w 2001 roku. Jeżeli chcecie w ogóle sobie obejrzeć cały film, to możecie go znaleźć na YouTubie za friko w sumie. Podobało mi się też, jak Twitter wprowadził taką możliwość przesyłania długich filmów i mogliście tam znaleźć wszystkie filmy świata na Twitterze. Co wychodził najnowsza premiera, to zawsze było na Twitterze. W sumie chyba nadal możesz, ale tak już rzadziej. A teraz czas na trochę akcji, bo porozmawiamy sobie o Johnny Wicku i dwóch naprawdę fajnych do niego
nawiązań. W misji Gałązka Oliwna za zadanie mamy spotkać się z Siergiejem Karasińskim, przejąć od niego auto i pojechać nim pod wskazany adres. Kiedy spotkamy Siergieja, możemy zapytać go, czym się naraził Tigersom, a ten powie. Czym się naraziłeś Tigersom? To była pomyłka. Towarzyska pomyłka. Ojoj. Facet wyglądał normalnie. Broda, brązowe buty, nic oszałamiającego. I jeszcze miał małego pieska. Kurwa, jaki płatny morderca chodzi z pieskiem? Jest to nawiązanie właśnie do Johnego Wicka, który tak samo ma brodę, tak samo jest płatnym zabójcą i tak samo miał pieska, który to został zabity w jednym z filmów. Tylko brązowe buty się za bardzo nie zgadzają, no bo John Wick nosił raczej czarne. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jedna z animacji, kiedy zakładamy po raz pierwszy broń, konkretnie to broń Unity, to nawiązanie właśnie do Johnego Wicka i tego, jak on sprawdzał swoją broń w filmie. Misja Echa Przyszłości to misja, w której pomagamy Pepe w ustaleniu tego, czy jego żona go zdradza. Po angielsku misja ta nazywa się Raymond Chandler Evening, a Raymond Chandler to popularny autor głównie kryminałów, który często w powieściach tworzył postacie detektywistyczne, tak samo jak my zamieniamy się w detektywa właśnie w tej misji. I w tej misji też Johnny dodaje komentarze, jakby właśnie to była jakaś książka kryminalna. Dotarłem na miejsce. Szukałem kobiety w różowym płaszczu i o mrocznej przeszłości. Przestań już. To ona, kobieta w różu, łamaczka serc, w nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem, marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. W Cyberpunku znajdziemy też nawiązanie do Star Warsów, a właściwie to dwa nawiązania do Star Warsów. Znaczy ogólnie pewnie nawiązań jest więcej, ale aktualnie pokażę wam dwa. Pierwsze z nich znajdziemy w obozie Aldehaldos, gdzie jedna z postaci wymawia takie słowa. I hate sand. It is coarse, rough, irritating and it gets in everywhere. Jest to nawiązanie do słów Anakina z filmu Gwiezdne Wojny, Atak Klonów. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. A drugie nawiązanie znajdziemy w misji Wszyscy Ludzie Prezydentki. W tej misji za zadanie mamy przetransportować prezydent Nowych Stanów Zjednoczonych do bezpiecznego miejsca. Na pewnym etapie trafiamy do takiego budynku, a tam znaleźć możemy komputer z wiadomościami, które wymienili między sobą Biggs i Wedge. I jest to, tak jak powiedziałem, nawiązanie do Star Warsów. Biggs Darklighter to pilot rebelii i bliski przyjaciel Luke'a Skywalkera, a Wedge Antilles to jeden z najbardziej znanych pilotów myśliwców rebelii, który brał udział w wielu kluczowych bitwach. W odcinku Największy Sekret Cyberpunka przedstawiłem wam teorię o tym, czym tak naprawdę jest internet, czym tak naprawdę są sztuczne inteligencje czy prorok Gary. W owym odcinku pokazałem wam naprawdę duże wypowiedzi Maximum Mike'a, które pokrywają się z rzeczywistością Cyberpunka nieomalże 1:1. Jakkolwiek zwariowane by na pierwszy rzut oka, one nie były. No i generalnie głosowi Maximum Mike'a użyczył sam Mike Pondsmith, czyli twórca Cyberpunka, co jeszcze bardziej by potwierdziło moją teorię, którą wam pokazałem w tamtym odcinku, skoro sam twórca tego całego świata mówi takie zwariowane rzeczy. I to ciekawostka, właśnie to, że on udziela głosu temu ziomkowi z radia. Ale to jeszcze nie koniec, bo samego Mike'a Pondsmitha możemy znaleźć w Cyberpunku, w sensie model wzorowany na nim. Między innymi na zdjęciu Roach i Silverhanda, zaraz przed tym jak wylatujemy AV-ką do wieżowca Arasaki w zakończeniu Rogue. 7. W sensie o tym będzie teraz, o tym filmie, ciekawostka taka. Nie, że 7 ciekawostka, że ciekawostka jest 13. No więc jeszcze raz. 7. To amerykański thriller kryminalny z 1995 roku w reżyserii Davida Finchera. I w Cyberpunku możemy znaleźć odniesienie właśnie do tego filmu w postaci notatki o nazwie Mam Żądzę. Jest taki zajebisty film z 1995 roku, więc mega stary. I tam gość lata po mieście i morduje różne osoby za to, że popełniają grzechy. I w jednej scenie jest dildo, powiedzmy, że ostro zakończone. Zróbcie mi takie. I w tym filmie John Doe zmusza mężczyznę do zgwałcenia prostytutki przy użyciu specjalnego, zaprojektowanego urządzenia zakończonego ostrzem. Nie mogę wam oczywiście pokazać tutaj
tego zdjęcia, więc narysuję wam to jakoś. Mniej więcej tak to wygląda. Podesłałbym wam jakiś kod QR, ale myślę, że możecie sobie wygooglować, a ja wolę tutaj nie ryzykować strajka. Nie zaryzykujecie też niczym, jeżeli zostawicie subskrypcję na tym kanale i wpadniecie na największy cyberpunkowo-wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Dzięki wielkie Verufix za to, że wspierasz kanał, koreańskie serduszko dla ciebie, a my klasycznie widzimy się za kilka dni. Zresztą jak zawsze, do zobaczenia.